Koran mówi, bądź posłuszny Biblii. Ale Biblia mówi, nie ma po mnie żadnych następnych objawień. Wszystkie Boże objawienia skończyły się na mnie. Powiedziano mi, że mahometanizm jest kompletną wersją tego, co miały przekazać chrześcijaństwo i judaizm, że Koran zawiera w sobie judaizm i chrześcijaństwo. Powiedziano ci, że mahometanizm i chrześcijaństwo oraz mahometanizm i judaizm są czym? Proszę, powtórz. Powiedziano mi, że mahometanizm jest kompletną wersją chrześcijaństwa i judaizmu, a Koran zawiera oba w jednej księdze. Najpierw spytałbym tych, co tobie tak powiedzieli, co mają na myśli, ponieważ pierw musi być podstawa, a potem dowód na prawdziwość podstawy. Prawdopodobnie powiedzieli ci to mahometanie, próbujący powiedzieć, że mahometanizm jest ostatecznym objawieniem dla ludzkości. Poprosiłbym ich o dowody, że mahometanizm jest ostatecznym objawieniem dla ludzkości. Możesz do tego użyć nawet Koranu, aby udowodnić, że Koran nie jest ostatecznym objawieniem, ponieważ w Koranie w surze 5, wers 68 oraz w wielu innych miejscach jest to samo. O ludu księgi. Kto jest ludem księgi? Żydzi i chrześcijanie. Wy nie macie oparcia na niczym, dopóki nie wypełniacie Tory i Ewangelii. Innymi słowy, Koran mówi, chrześcijanie i Żydzi, przestrzegajcie Nowego Testamentu i Tory. A Nowy Testament i Tora nie pozostawiają miejsca na Koran. A więc Koran mówi, przestrzegaj Biblię, ale Biblia mówi, że po niej nie będzie więcej objawień. A więc Koran jest fałszywy, bo mówi, że należy przestrzegać Biblii. Mamy dowód, że mahometanizm jest fałszywy, skoro Koran mówi chrześcijanom i Żydom, że mają przestrzegać Biblii, a jeśli mahometanie powiedzą, że Biblia jest z błędami, to Koran jest także fałszywy. To jest nazywane koranicznym dylematem. Niezależnie, czy uznajesz Biblię, czy też nie, Koran musi być fałszywy, bo jeśli Biblia jest prawdziwa, to Koran jest fałszywy, a jeśli Biblia jest fałszywa, to Koran jest fałszywy, bo nakazuje uznawać fałszywy dokument. Koran jest fałszywy niezależnie od wszystkiego.